prawda? W porządku, moi drodzy. Wróciliśmy do wioski. I nie chcemy wcale robić tego questa, który tu się zapowiada, jakiś główny. Bo jeszcze chciałbym na tej wyspie, był ciekawy quest z wilkołakiem, może zrobimy też inne questy tutaj. Na przykład jakaś babeczka tutaj ma wykrzyknik nad głową, albo ziomeczek, patrzcie na niego. Byście wiedźmin! Tak, dobrze widzę. Widzicie, co on chce, żebyśmy mu pomogli coś? A mówili mi, po co to wieszasz? Już się nikt na potwora nie wyprawi, a na moje wyszło. Co to za potwór, kurde? A wiecie chociaż, co to za potwór? Różnie mówią. Baby wieczorami przy czyszczeniu sieci opowiadają o kościejach i mantikorach, ale po mojemu bzdury to. Poradzilibyśmy się, kapłanek Frey, ale jak? Skoro do świątyni przejechać się nie da. I nikomu nie udało się nawet z daleka zobaczyć potwora? Udało. I to z bliska, z bliziutka. Także tylko krew sikała po łopianach. Ja od początku mówiłem, że na potwory zwykły człowiek nic nie poradzi. Ale sferę się uparł, drużynę zwołał i... Ale wiedźmin to jest, kurde, wiedźmin! Jestem wiedźminem. Resztę coś rozszarpało na wschód od wioski. To jak? Pomożecie nam? Pomożemy, kurde. Kiedy pytacie mnie, czy pomożemy, zajmę się ja tym pomogę. Potworem. Dla was to nie pierwszyzna, od razu widać. Nie to, co ci nasi. Gorące nie głowy, miałem iść do jen jeszcze. Tam żadnego. Stulejować. A gdzie znajdę tych czterech ocalałych wojowników? Chcecie ze Sferem pogadać? No, może to i dobry pomysł. Ot tam siedzą, przy chacie. Bestia Hindensfalcka. O, to jest to. Wiecie co? Wzmocnijmy sobie zbroję i wzmocnijmy sobie miecz. W żywe oczy. Tak swoją drogą, to mi się wydaje, że ja mam... Alchemia jak alchemia, ale wydaje mi się, że mam jakiś olej w ogóle na te. Patrzcie, mam... Trupojady. Jad wisielców. O kurde, to nie da się tego... Sortowanie przedmiotów. O, zajebiste. Patrzcie. O, posortowałem przedmioty. Przeciw trupojadam, przeciw upiorom, olej przeciw hibridom i jadwi się. O, przeciw humanoidom, zajebiste, dobra, właśnie czułem. Czułem, że czegoś mi brakuje w tym moim mieczu nasmarowanym. Okej, idziemy z chłopakami pogadać, co to ich tam, co im tam mordę oklepało, że tak powiem. Ta jego nowa bramka no. To jest z Nilfgaardu. No jak się czujecie? Nilfgaardu? O wiedźmina zapytaj. On ci powie, że potwory pułapek nie zastawiają. Dokładnie. O co chodzi? No słyszał to kto, żeby potwór drogę wozem zastawił i czekał przyczajony przy syn? Przecież one za głupie na to. Głupie, nie głupie, ale ten paru naszych rozniósł na strzępy. O kurwa. Myśmy ledwo z życiem uszli. Ale ma ten, to ten wygląda lepiej niż ten, co stoi w wiosce. Opowiedzcie mi, co się stało? Pytaj. Gdzie dokładnie wpadliście w zasadzkę? Niedaleko stąd, na drodze do Lofoten. Przy lesie wóz trakt zastawiał. Ledwieśmy podeszli, coś zaszurało w gęstwinie i szu! Tylko mi krew bryznęła w oczy. Przecieram, patrzę, Einar leży. Zapamiętaliście, jak wygląda ten potwór? Ciemno było. Kaspar zmyśla, że coś tam widział, ale... Bo widziałem. Wielki był, a pysk miał cały juchą ubabrany. Ungiego to prawie na pół pazurami rozpruł. Ciekawe. Dziękuję wam. Ale niby za co? Ładne miecze, ale wolę solidny topory. Ktoś pomógł Branowi zejść z tego świata. Wczoraj jeszcze czarnym karki łamał. No dobra. Zwykły chat. Znajdź miejsce zasadzki. Nie wiem, ile procent gry wiecie. Mogę wam powiedzieć, ile procent tych. Ile procent achievementów, chyba z 20. Ale co ma wspólnego z grą, to nie wiem.
Nie ma nigdzie napisane, ile jest procent gry. Patrzcie, oni tu w drodze do kapłanek. O, użyj wiedźmickich zmysłów. Coś rzeczywiście rozniosło go na strzępy. Kurwa, no nie powiesz, wiedźmin to jest najlepszy detektyw, jakiego widziałem. Z tego niewiele zostało. Potwór powlókł rozszarpane ciało do lasu. Wygląda jak krew, ale to czerwona glina. Taką gliną nekery wojownicy oznaczają swoją pozycję w stadzie. Nekerom musi przewodzić jakiś inteligentny osoba. Ślady prowadzą do lasu. Kurwa, jaki gąszcz. O, jest. A tu jakaś jaskinia. Znalazły sobie dobre miejsce na gniazdo. Jebane. Nekery. Co to są nekery? Trupojady, to są nekery? Nie. Upiory na pewno nie. Wampiry chyba też nie. Nekery to są takie zwykłe relikty. Nie relikty. Ogrowate też nie. Wilkołaki, istoty magiczne nie. Tyktyjne hybrydy. A gdzie są te nekery? Sukub, syrena. No i co? Necker. Ogrowate było? Cyklop? Ugubman. O, zwykle Neckery są tchórzliwe. Dobra, petarda jaka? Północny wiatr i olej przeciwko ogrowatym. Nie mam takiego. Olej przeciwko ogrowatym. Petarda, północny wiatr. Może być ciężko. Tańcząca gwiazda, kartacz. Mogę to po prostu sobie wypić? Wreszcie. Jest i główne gniazdo. To są na razie jakieś dzieci. To chyba nie było jeszcze to, co? Zaraz wyjdzie jakiś duży necker. Inteligentny. O, jest. Aha, chyba mam towarzystwo. Słabe są, bo oni nie potrafią tego tarczy ściągnąć. Wiecie, jednym ciosem. I co pan? To mam na taki, co ja bym mógł chyba robić na najwyższym poziomie trudności. Nic mi nie robią.
Ale wiecie, co to może mieć coś wspólnego z tym, co ja wypiłem? Bo to... Gdzie to jest? Wykonywanie akcji zużywających wytrzymałość regeneruje żywotność, tak? A u mnie wytrzymałość zużywa znak Quen, tarczy. Może to powoduje, że jak oni mnie biją, to mi się po prostu życie odnawia. Wiecie, o co chodzi. Takie perpetuum mobile. Trzeba będzie to sprawdzić na jakimś mocnym potworze. Kurwa, idealnie wlazłem w teksturę. No nie wierzę. Oj, dobrze, że wyszedłem z niej. Się uda, o. Niebieski mutagen, zielony mutagen, większy zielony mutagen. Postać. O, mogę jeden punkt w ogóle rozdać, nie zauważyłem zupełnie. Czerwony, siła ataku plus 5%, nie? Mutagen, niebieski mutagen. Mutagen z Belin. Aha, bo to jest większy zielony, mutagen z wywerny, mutagen. Moc znaków plus ten, dobra. Okej, moi drodzy. Mamy to, idziemy teraz. Nie wiem właściwie, gdzie idziemy. O, nie da się tak przejść? Ale kurde, skubane. Co myślicie o tej misji, którą zrobiliśmy właśnie? Podobała wam się, czy raczej tak średnio? Coś tu siedzi w krzakach. O, bandyta. Dawaj tu! To twój zły dzień. Zaraza! Kryjcie się! Kurwa, przekroczyłem ten stężenie kwasu we krwi. Piękne to było. Jestem zatruty mutagenem. Fuck. Przedawkowałem dokładnie potki. Przedawkowałem wiedźmiński koks. Najmocniejszy w całym skurwowelen. Aż mam zielono na ekranie. Dobra. Tutaj idziemy questa oddać temu Heifendelowi. To co? Pomożecie nam? Żeśmy wam pomogli. Zabiłem potwora, który grasował w okolicy. Frejo miłosierna. No nareszcie strzezł, sukinsyn. Co on ma na ręce? Ja pierdolę, jaka wielka ręka. Ciężko było? Tłumacz może opatrzyć was trzeba. Nie, wszystko w porządku. No kurde, zrób. No dajesz tak, kasę koleś w dupie i kolejną musimy postać. Nie lekki fach, wiedźmiństwo. A właśnie, nagroda. Proszę, to dla was. Dzięki. Bywajcie. Nasz bohater, Geralt. Ten pewnie łukał w żywe oczy. Mogę zająć chwilę? Jestem tu, by służyć bogini i jej wiernym. Mów, jak mogę pomóc.
to u ciebie można zgłaszać się na wyścigi. Przychodzę w sprawie wyścigów śmiałków. Obcy też mogą się zapisać, czy to impreza zamknięta? Freja nie dzieli ludzi na swoich i cudzych. Każdy, jeśli zechce, może oddać jej hołd, ryzykując życie w gonitwie. Życie w gonitwie. Nasze wyścigi są inne niż te na kontynencie. Uznajemy tylko jedną zasadę. Zwycięża ten, kto dojedzie pierwszy do mety. Czasem wygrywa najszybszy. Czasem ten, kto zrzuci z konia przeciwnika. To tłumaczy nazwę. Jakie jest wpisowe? Odwaga. Jeśli ci jej nie brak, zawieź podkowę. Trochę ruchu nie zaszkodzi. To gdzie odbywają się te wyścigi? Pierwsze trzy na Art Skellig. A ten, kto zwycięży w nich wszystkich przynajmniej raz, wróci tu, na Hindarsfjall, żeby zmierzyć się w finałowej gonitwie z najlepszym jeźdźcem zeszłego roku. Jasne. Co to za jeden? Jedna. Ciekawe. Astrid ze Spikerok, zwana Żmiją. Żmija. Sympatyczny przydomek. I w pełni zasłużony. Powodzenia, Wiedźminie. Oby twoje wyczyny sprawiły bogini przyjemność. Niech przeklęte będą wyścig śmiałków, chwale bogini. No nie wiem, kurde, sam. Gdzie jest ten wyścig cały? Zrobiłbym sobie questa, chociaż nie chciałbym się ścigać, wolałbym się pobić, nie? Tylko, że gdzieś da dupieć po jakiejś mapie, gdzie to jest? Można spróbować. Co z tymi miłymi chłopcami z Faroe? Zrobiliśmy Neckery, to możemy i wyścigi zrobić. Pamiętasz, jak w zeszłym roku Jome zlecił? Pierwszy obcy, który chce się ścigać w wyścigach śmiał. Pojadę, kurde. Pojadę. Może nawet wygram. Jeśli nie tylko w gębie jesteś mocny, ale i w siodle, kto wie? Lady Żmija. Ludzie! Nadstawcie ucha! Wyścig zaraz się zacznie! Ku chwale Wielkiej Matki pojadą Szybki Oswald, Swan Samotnik i Geralt z Rivi. Geralt z Rivi. Najpierw usłyszałam szybko, potem podmiot stary przewalił drakary za noc. Po mojemu, spadłam piana. Daj już spokój, to nie na moją głowę. Czym jest dla ciebie ta czarodziejka Yennefer, tak? Trzymaj się ode mnie z daleka, przybłędo! Może to nie jest najlepszy pomysł, żeby do nich strzelać, co? Nikt nie prześcignie! Szybko! Trzymaj się ode mnie z daleka, przybłędo! Nikt nie prześcignie! Szybkiego Oswalda! Już cię prześcignąłem, leszczu zjebany. Zaraz zakończę twoje cierpienia! Patrz, jak to robią koksy. Co, udało mi się? Czy mi się gra zawiesiła? Stało się, jak mówiłeś. Wygrałeś. Twoja jest sława i nagroda. Efekt mutacji sosnowickiej. Oczy mi się żółte zrobiły. Dobra. Porwanie, wybranie. Wyścig śmiałków ku chwale bogini. Dobra, wyścig śmiałków, jakiś freląd czy coś takiego. Ja to z daleka takich jak ty rozpoznaję. Jak usłyszycie, to jest dożobczyk. Wasz swe kroki. Macie zaraz to się wracać. Nawet niedaleko jest. Ale się zjebał. To wioskobok jest kolejny wyścig, patrzcie. Wyścigach śmiałków? Nie wiem, czy mi się to podoba.
Słyszałem, że Svana dopuściła cię do gonitwy. Ale czy starczy ci odwagi, kiedy zakłóta się Jen? No już raz, żeśmy zakłótacili Jen. Mhm. Bardziej mi się podobała lesbijska opcja z Ciri, ale słuchajcie, niestety nie udała ludzie, się nam. Ku chwale Modron Frey pojadą Geralt z Rivi, Arwe Wioślarz, Czerwona Rika. Niech bogini ma was popiece, albo niech wam da piękną świetkę. Pokaż im! Nie dam ci wygrać! Jedziesz jak baba! Chuj ci w dupę. Nie dam ci wygrać, przybłędo! Jedziesz jak baba! Dobra. I co, znów żeśmy wygrali? Nie wierzę w to. Wygrał Geralt z Rivi! Wiedźmin! Za taki wyczyn należy się nagroda! Masz! Niech ci przypomina o twojej chwale. Geralt z Rivi. Wiedźmin. Od razu jestem wiedźmin z Rivi. Zadania poboczne. Chodź, kurwa. Dobra. Kurwa, ja yes. Tak jak zajadę. Pojebany. Jaka to była petarda na niego, pamiętam. Nie, ta świecąca. Samum. Kurwa, jaki mocny. Kurwa, jaki mocny. No jebany. Gdzie ten kot? Thank you.
To z takim mocnym biesem jeszcze nie walczyłem. Walczyłem już chyba z trzema, ale nigdy z takim wielkim. Zresztą ten się nazywa specjalnie, bo... Ja walczyłem z takim, co się nazywa bies, a ten się nazywał imieniem. Na pewno nie bez powodu. Kurde, tylko te biesy, one robią jakieś takie dziwne biesowe akcje. Nie wiem, czy to widzieliście kiedyś. One hipnozę robią. Jebany. No fuck. Nie może mnie dwa razy pod rząd uderzyć, bo się zwinę po prostu, zawinę nogami pod ten. Nie. On konia! Widzieliście co on robi? On konia hipnotyzuje, bo mu się pojebały chyba cele. Dobrze, że nie mnie. Takie czerwone oko mu się na czole robi. O kurwa, nie, zabił mnie. Jednym ciosem mnie załatwił. Dobra, tego sobie biesa zostawimy na później, co? Ten był jakiś mocny koleś. O kurwa, to sobie chyba go nie zostawimy na później, bo widzę, że... I co, paskudo? No na pewno. Już mu się życie nie odnawia. Nie mam właśnie chyba oleju na niego, bo żeby mieć olej przeciwko reliktom bym musiał mieć, a nie mam. Olej przeciwko trupojadom, upiorom, hybrydom i wisielcowy olej. A to jest olej przeciwko reliktom, a przeciwko reliktom nie mam olej. Bo mi brakuje czegoś jemioła. Kurwa, żeby mi jemioły brakowało. Jebaniec.
O kurwa, jakie juki mam. Patrzcie, ile mam teraz obciążenia. Nie wiedziałem nawet, że coś takiego mam. A, to wygrałem w tych konkursach. Kurwa, jaki srebrny miecz. Wiecie co, no mam ten miecz, ale to nic nie daje, broń stalowa. Chyba, że tu coś mam. Uderzenia i gotowe, co? Dobry jest ten Moruvolt. Ja go techniką dwóch batów go chcę zrobić, wiecie? O kurwa. No to mu wyszło. Uciekł do legowiska lizać rany. Muszę go wytropić. Zaginiony syn. Zadania poboczne. Zaginiony syn. Nie, zlecenia. O kurwa, no 29 level. To się nie dziwne, że tak napierdala. Pobiegł w tamtym kierunku. Dobra. Oh fuck! Mam nadzieję, że to się zapisało. Nie, to się chyba automatycznie, mam nadzieję, że po walce zapisało, bo jak nie, to się zdenerwuję. Dobra, jest, zajebiście. Zjadł tylko wnętrzności, wybredny. Pobiegł w tamtym kierunku. Taki ze mnie wiedźmin. Co tu czy tam, bo już nie wiem. Chyba nie jednak. Nie ma to jak robić zlecenia na potwora, który ma 9 leveli więcej niż my. Ale żeśmy już go raz naklepali, to go jeszcze tylko dokończymy teraz. Przeszedł na drugą stronę. Wiecie co? Medytacja, bo nam się muszą potki odnowić. Szczególnie te samum, bo one mocne są na niego. Nowe zadanie. Dziewictwo chyba. Jest tam, dobra. Tym razem mi nie uciekniesz. Dobra.
Kurwa, kopie. To nie robi tak wcześniej. Teraz tak jak mnie gdzieś tutaj utknie w tym. Chodź tu bardziej na środek, kościu. Jest zbugowany, bo ma AI zbugowane, bo go tak mogę klepać i klepać. O kurwa. O fuck. Chyba po mnie się przetoczył właśnie. Teraz mu coś za dobrze idzie, wiecie? Kurwa, ale by mnie teraz to by mnie zabił, wiecie? We'll be right back.
kurwa. Fuck. O kurwa, nie. Chodź tu. Jest! Udało się! Bies jebany! O kurwa, jaki mocny. O fuck. A, żeśmy go porobili. Chyba znaleźliśmy zaginionego syna. Jest martwy. Pomściłem tych chłopaków, chociaż tyle. Śmierć z niego wypadł, czekajcie. Traf 5% doświadczenia za cios. Nie, taki dobry ten mieć. Ten mój lepszy. Naprzód! No, nie powiecie, że żeśmy tego ładnie nie pocisnęli, co? $22 expa, Worf. No, tak to jest z potworami, za nie się mało dostaje. Chuj mocny był ten bies. Dobra jest ta mikstura, którą rzuciłem. Widzieliście, jak Quen rzucałem? To mi się życie odnawiało od tego. I tak samo jak Jordan założyłem pułapkę, to też się mnie życie od tego odnawiało. Niezłe to było. Gdzie ten ojciec tutaj jest? A mój ojciec bije czarnych. Witaj. Jakie wieści przynosisz? Zajebiste. Znalazłem połowę twojego syna. Może druga żyje. Złe. Twój syn został zabity przez biesza. Jedyne, co mogłem zrobić, to go pomścić. A mówiłem mu. Synku, syneczku. Nigdy nic dobrego z Faroe nie przyszło. Zostań lepiej w domu. Przyjdzie jeszcze czas na przygody i na sławę. Twoja no nagroda. Nic. Mnie to złoto szczęścia nie przyniosło. Niech tobie posłuży. Dobra, co żeśmy zrobili? Jeszcze szybko byśmy zrobili te wyścigi. Dokończyli.
W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale za te wyścigi zajebiste rzeczy dostałem. Po pierwsze maskę dla konia, już taką miałem, ale po drugie Yuki dostałem. Lubisz kiszone śledzie? Bo ja nie Czekajcie, to jest daleko bardzo. Wiecie, po drugie te Yuki dostałem, też niezłe. Niezłe, zajebiste. Ej, Wiedźminie, mam dla ciebie propozycję. Już nigdy nie będę miał problemu z wagą. Chodź, 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 koniku. Jedź, Płotka. Jak przez płotek Płotka nie przeskoczysz. Byłeś blisko. Byliśmy blisko Płotka, żeby to zrobić, kurde, jak zakutasiarze do kutazy. Dobra, to jeszcze ten jeden wyścig zrobimy. Mamy w ogóle mistrzowskie siodło, ono ma tu bardzo dużą wytrzymałość. Do normy. Zamiast gadać ze mną. Ze ściganiem się jest jak zło. Dobrze, że jesteś. Brakuje nam jeszcze tylko jednego jeźdźca. Tak to mniej więcej wygląda na wyścigach konnych, więc uważajcie, bo są niebezpieczne. Pewnie, że się pisze. To dosiadaj konia. Ludzie, mamy trzeciego. Obok łysego Zigę i Egira Rybaka pojedzie Geralt z Rivi. Geralt z Rivi. Konie już drobią. Gotowi? O kurwa, najebałem się przed wyścigiem. Myślałem, że regenerację życia będę miał. Na tyle cię stać! Szybciej nie potrafisz! Jest. Dobra, udało się. Kurde, jedna butelka ludzie, mniej. Wygrał Geralt z Rivi! Jedna butelka ratuje życie. Okryłeś się honorem, Wiedźminie. I zdobyłeś piękną nagrodę. Nieźle. Zajebiście, a da się ją wyfendorzyć, czy nie? Teraz już tylko jeden bieg. Na Hindelsfjall. Jeśli pojedziesz tak jak dziś, zwycięstwo masz w kieszeni. Kurwa, to jutro nie będę pił, chłopaki, jak będę. Ciekawe, co dostałem. Piękną nagrodę. 60 wytrzymałości. Lepsze siodło jeszcze. No dobra. Dobra, wyścig na ten. Chodź, Płotka. Dobra, jedziemy. Niezłe są te wyścigi. No widzieliście, zrobiłem jakieś wyścigi poboczne, nie? Które myśleliście, że są w dupie. I nagle zdobyłem Yuki, które dają mi 70 więcej
praktycznie podwoiły mój bagaż. Nie? Ilość lutu, który mogę nosić. Zajebiste. Kurwa, to pojechałem. Dobra, jadę do obozowiska druidów w takim razie, bo tu widzę, że... Czemu mam iść do Yen? Ja tu robię quest, kurde, z wyścigami. Ciekawe, co dostanę za wygraną największą na świecie. Tą ostatnią. Nie, coś super zajebistego, zajebistego. Wiecie, co ostatnio widziałem, Szuwara? Bernika. Rdzawo Szwindlej! Chciałbyś... Jasne. Kurwa, jemioła, jest. Sklep Alchemia, dobra. Olej przeciwko reliktom wykonaj. O, idealnie. Tu mi czego brakuje? Olej przeciw istotom magicznym. Aha, zwykły. Czerwone. Ginatki. Jakieś takie. Zajebiste, że to jest w jednym menu, nie? Jest, dobra. Czego mi jeszcze brakuje? Petardy mi brakuje na pewno. Ulepszony kartacz. Nie zmarł. Jakiś taki grzybek, nie zmarł. Powiedzmy, że tych grzybków wezmę kilka. Widzicie? Ulepszony kartacz, nie? Już mam. Ulepszony księżycowy pył. Nie mam zwykłego księżycowego pyłu. A on nie ma jakiś ten... Dobra, jakieś jeszcze rzeczy tu zrobiliśmy. Jaki jeszcze jest olej? Odwar z bazyliszka, patrzcie. Odwar z kuroliszka, zajebiście. Kurwa. Olej przeciwko insektoidom. Brakuje mi rangok, takie coś. Patrzcie, dwie sztuki rangoka. Ale będę przygotowany teraz na wszystko. Ziarna z poryszu. Odwar z ekimy. Korzeń mandragory. Ma korzeń mandragory? Jasne, że ma korzeń mandragory. Odwar z baby wodnej. Mutagen baby z baby cmentarnej z archagryfa. Czarna krew. Czarna krew. Ulepszony filtr Paltiego. Ulepszony grom. Aha, to są ulepszone. Okej, okay, moi drodzy. Co wy na to, co? Przecież lęgowiska mają daleko. Nie migrują ten. Pewnie ktoś się nie przyjdzie z kontynentu. Miejsce mocy, to miejsce mocy. I kolejny punkt umiejętności otrzymaliśmy, który sobie rozdamy tutaj. Dobra, w tą łapę żeśmy dali. Teraz będziemy mogli, jak z ludźmi będziemy gadać, to będziemy mogli z nimi im wyperswadować coś, albo takie różne rzeczy. Gdzie jest znak? Spadamy stąd. Mamy się wybrać na ten. No nie, no, nie aż tak. Na wyścigi. So, będziesz dziś jeszcze główna fabuła? Wiecie co? Chyba byśmy mogli coś zagrać, nie? Trochę głównej fabuły, która jest pierwsza w nocy, no. Ta jego nowa bramka to jest tak na skraligę zdobywa się uznanie.
Właśnie tak. Zły czas. Co? Który lepszy? Chyba jednak tamten, który mieliśmy, co? Naprawić broń i zbroję. So, przechodziłeś quest nabiał i coś tam? Chodzi o zdeaktywowanie bariery w lochu? Nie. Bywaj. Nie przypominam sobie, żebym coś takiego przechodził. Dobra, broń naostrzona. Wszystko jest gotowe. Szczerze mówiąc, nie myślałam, że wygrasz choć w jednym wyścigu, a tymczasem zwyciężyłeś we trzech i zdobyłeś prawo do udziału w wielkim biegu. Ale czy jesteś na to gotowy? Jestem. Zaczynajmy. Jestem. Możemy zaczynać. Uważaj. To wielki honor, ale i niebezpieczeństwo. Pora zacząć wielki bieg! W którym ku chwale Frey zmierzą się Geralt z Rivi i zwycięzca z zeszłego roku, Astrid zwana Żmiją. O, to ona. Dalej, dalej! Pędźcie szybciej niż wiatr i rydwan bogini! Tempo, tempo! Drogi, bo zabiję! Morda. Trzymaj się ode mnie z daleka, przybłędo! Co? Wygrała? Ja pierdolę, nie wiedziałem, że to już jest koniec i chciałem odpocząć. Przegrałeś, sobie. Przegrałeś, ale z najlepszymi. Już... Wierzymy w ciebie, dziewczyno! Szczerze mówiąc, nie myślałam. Jestem. Uważaj. Pora... Boże, jakbym wiedział, że to tak jest, to bym od razu ciągnął do końca. Wiecie, bo ja chciałem na moście zrobić. I tyle, nie? Chciałem ją na moście porobić, żeby mi stamina odrosła. A tu się nagle okazało, że za mostem jest meta. Z drogi, bo zabiję! Nie, nie, trzeba wczytywać, wiecie, to jest do powtórzenia po prostu. Trzymaj się ode mnie z daleka, przybłędo! Z drogi, bo zabiję! Zwykły ham. Dobra, to było proste, kurde. To koniec wyścigów śmiałków. Geralt z Rivi wyprzedził Astrid Żmiję. Biały wilk okazał się czarnym koniem. Dokładnie tak. Piękny wyścig. Bogini musi być zadowolona, a i ty powinieneś się ucieszyć z nagrody. Ciekawe, co dostaniemy. Niebrzydka, muszę powiedzieć. Nie wiem, co się będzie działo za rok, ale spróbuję przyjechać. Zerikańskie siodło. Ty, gdzie to jest? Uuu. To porobieni są. Kurwa, zerikańskie siodło jest najlepsze na świecie. No, moi drodzy. Ku chwale bogini skończyliśmy tego questa. Ach, dobre to było.
Okej, moi drodzy, nazwiemy to wyścigi, biesy, bies i wyścigi, o.